Czy epatowanie przemocą zawsze ma swój cel? Niekoniecznie, a dobitnie pokazuje to polskie hatred. O produkcji polskiego studia Destructive Creations było głośno na wiele miesięcy przed premierą. Skandal obyczajowy, jaki wzbudził fragment rozgrywki udostępniony w sieci i chwilowe zablokowanie sprzedaży gry na Steamie z powodu nadmiernej ilości przemocy, spowodowały. Że produkcja gliwickiej ekipy była na ustach wszystkich związanych z tą branżą. Wszyscy mieli nadzieję, że podobny rozgłos tytuł ten uzyska także po premierze ze względu na swoją wysoką jakość, ale raczej nie ma się co nastawiać na wielką rewelację. Nie wszystko w hatred zagrało tak, jak powinno. Rzecz jasna, naczelnym motywem rozgrywki w tej grze jest wszechobecne patowanie przemocą. Nasz cel jest prosty: rozsmarować na ziemi jak największą ilość cywilów czy policjantów i uciec z miejsca zdarzenia. Przenosząc się do kolejnej lokacji. W każdym z etapów dodatkowo pojawiają się także misje poboczne, które niespodzianka również polegają na skrzętym opróżnieniu wskazanych przez twórców budynków z jakiegokolwiek przejawu życia. Dokonujemy tego oczywiście szybko i możliwie jak najmniej wyrafinowanie. Pakujemy więc tony nabojów zdezorientowanych i przerażonych mieszkańców oraz stawiamy czoła stróżą prawa, eliminując jakiekolwiek przejawy obywatelskiego porządku. Słowem im gęściej ściele się trup, tym lepiej. Masakry dokonujemy za pomocą zróżnicowanych środków przekazu. Najczęściej za pomocą nabojów wystrzeliwanych z pistoletu, strzelby czy karabinu maszynowego, rzadziej dzięki granatom czy koktajlom mołotowa. Rozgrywkę urozmaica możliwość wykorzystania elementów otoczenia. Tyczy się to szczególnie różnego rodzaju butli z gazem czy gaśnic, których eksplozja może wywołać zniszczenie otaczających nas budynków i przy okazji cywilów. Elementem dodatkowym jest możliwość zajęcia miejsca w fotelu kierowcy porzuconych radiowozów. Wtedy to rozgrywka zamienia się w prymitywno, ale satysfakcjonującą kalkę Karmagedona. Generalnie ciężko zrozumieć sens władowania do gry tak wielkiej ilości przemocy. Wydaje się, że jest ona momentami po prostu niepotrzebna. Gdyby jeszcze została ona ukazana poprawnie pod względem wizualnym, to pewnie bym to zrozumiał. Natomiast wizualnie nie wszystko wygląda tak, jak powinno. Grafika nie jest najwyższych lotów. Twórcy, chcąc ukryć niedoskonałości, władowali do gry efekt ziarnistości, a nie najlepiej prezentują się momenty zbliżeń podczas egzekucji, kiedy kamera topi się w otoczeniu i pokazuje nam kawałek niezbyt wyraźnej tekstury. Nie brak niestety także wycieczek do pulpitu. Mimo łatek wypuszczanych regularnie przez twórców, problem niestety nadal się pojawia. Wciąż daleka od ideału jest także optymalizacja. Na całkiem niezłym sprzęcie gra potrafi chrupnąć w zaskakujących momentach. Ekipę Destructive Creations należy za to pochwalić za zróżnicowanie lokacji, w których przeprowadzamy kolejne czystki. Nie brak tutaj otwartych przestrzeni w mieście czy na jego peryferiach, jak i zamkniętych przestrzeni kanałów czy pędzącego pociągu. Eliminowanie wrogów jest proste, ale przyjemne. Dobrze jak na grę ukazaną w rzucie izometrycznym sprawdza się system celowania i strzelania, choć praca kamery czasami budzi zastrzeżenia. Szkoda, że największym wyróżnikiem hatred jest przemoc. To bowiem całkiem przyjemna, choć na dłuższą metę dość monotonna i niezbyt dopracowana technicznie strzelanina. Zrobienie dość sporej kontrowersji udało się gliwiczanom idealnie, z kolei stworzenie idealnej pod względem technicznym i gameplayowym produkcji już niekoniecznie. To mimo wszystko fajny i odstresowujący przerywnik, który, zwłaszcza na wyższych poziomach trudności, może być jednak delikatnie frustrujący. Pozostaje jednak mieć nadzieję, że następna produkcja gliwickiego studia będzie nieco bardziej dopracowana, zróżnicowana i po prostu wciągająca.